Dzień dobry Państwu. Mam przed sobą książkę, która niedługo już wyjdzie, redaktorki Renaty Kim, która napisała Dlaczego nikt nie widzi, że umieram? Historię ofiar przemocy psychicznej. To jest o przemocy psychicznej i składa się ta książka z kilkunastu wywiadów, reportaży, w których ofiary przemocy psychicznej opowiadają o swoich toksycznych relacjach, o tym, jak się stają ofiarami, jak mogą się wyrwać z uzależnienia. Bardzo mnie zainteresowało to, zwłaszcza w kontekście obecnych czasów pandemii, kiedy duża część ludzi w stałych związkach jest czasami właśnie skazana na siebie. I bardzo mnie zainteresował ten wątek. Dlatego postanowiłem przeprowadzić wywiad z kimś, kto normalnie przeprowadza wywiady. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry Państwu w moim wirtualnym studiu. Renata Kim, która jest redaktorką Newsweeka, ale jednocześnie autorką książki, która już niedługo ukaże się jako e-book. Miała się ukazać w formie papierowej, nie ukaże się z powodu pandemii. No ale miejmy nadzieję, że temat jest jak najbardziej aktualny, w tym sensie aktualny, on jest zawsze aktualny, ale temat przemocy w czterech ścianach, prześladowania psychicznego, to jest temat uniwersalny, ale szczególnie mocny, chyba mocno uniwersalny dzisiaj. Chciałbym zadać właśnie pytanie pierwsze, jak to jest, czy ja mam uzasadnione obawy, że jeśli większość wywiadowanych, ponieważ książka składa się z wywiadów z ofiarami przemocy psychicznej, jeżeli większość ofiar to kobiety, a dwóch mężczyzn, to czy mogę sobie zadać pytanie, jak nie być prześladowcą? Czy to jest właściwe pytanie? To jest bardzo właściwe pytanie. Choć mężczyzn w mojej książce jest mniej z tego powodu, że oni się bardziej wstydzą tego, że są ofiarami i bardzo długo sami do siebie nie dopuszczają myśli, że coś takiego ich spotkało. Bo nawet jeśli próbowali komuś opowiadać o tym, że ich partnerka nimi manipuluje, że ich wykorzystuje, że jest bardzo toksyczna, że ta relacja jest, doprowadza ich do wyczerpania, do stanu rozstrojenia psychicznego, to wszyscy mówili, no ale jak to, przecież jesteś mężczyzną i w ogóle, no nie, mężczyźni nie bywają ofiarami, więc zanim mężczyzna przyzna się do Mężczyzna nie tego, płacze. mężczyzna nie płacze, a jak płacze, to ukrywa. I zanim on uzna i dowie się, że rzeczywiście jest ofiarą, to, no, to mija bardzo dużo czasu. I to jest tym bardziej bolesne, że nikt nie chce przyznać, że jemu się dzieje krzywda. Ja kiedy się zastanawiałam nad tytułem mojej książki, to bardzo długo myślałam o tym, by to było jedno słowo, ukryta. Bo to jest taka przemoc psychiczna, to jest taka przemoc, której nikt nie widzi. Same ofiary jej nie widzą, nie wiedzą, co się z nimi dzieje, myślą, że może to taki nieszczęśliwy rodzaj miłości albo taki toksyczny związek, i nie chcą tego przyznać. I ja we wstępie do mojej książki piszę, że mam nadzieję, że ludzie, którzy przeczytają tę historię, to są i reportaże, i wywiady, i takie zwierzenia w pierwszej osobie, że zrozumieją, na czym polega przemoc psychiczna. Że to jest pierwsza rzecz, o której ja bym chciała od tej książki. I mnie się w ogóle wydaje, że to jest mniej książka, czy zbiór tekstów, czy zbiór reportaży i wywiadów, a bardziej podręcznik, dlatego że ja rozmawiam także ze specjalistami, którzy tłumaczą te wszystkie mechanizmy towarzyszące przemocy. A teraz wracając do pana pytania, to
Tak jak zaczynam od takiego właśnie apelu do wszystkich, żeby starali się widzieć ofiary przemocy, żeby starali się je rozumieć, żeby starali się im pomagać, tak ostatnim rozdziałem, krótkim rozdziałem jest apel do wszystkich tych, którzy przeczytali książkę i rozpoznali w sobie prześladowcę, żeby się zastanowili, co takiego się stało w ich życiu, że weszli w taką rolę? Dlaczego ktoś przez nich płakał? Dlaczego ktoś im mówił, cierpię, a oni na to nie reagowali? I, no i gdyby chociaż jedna osoba, przeczytawszy tę książkę, powiedziała, mój Boże, ja rzeczywiście kogoś skrzywdziłam, bo kobiety też krzywdzą, to teraz pójdę i przeproszę i postaram się pracować nad sobą, żeby nigdy już niczego takiego nikomu nie zrobić, no to ja byłabym bardzo szczęśliwa. Ale jest jeden problem. Spora część tych historii, o których ja opowiadam, w roli głównej, oprócz ofiary, ma prześladowcę, który jest socjopatą, psychopatą, narcyzem, osobą zaburzoną. I jak mówi każdy psychiatra, każdy psychoterapeuta, ponieważ oni nie dysponują czymś takim jak zwykła ludzka empatia, to oczekiwanie, że zrozumieją i że się zmienią i że przeproszą, że odczują taką wyraźną skruchę, która spowoduje, że nie będą chcieli już w ten sposób się zachowywać, jest bardzo nierealistyczne. No i to jest ta smutna część mojej książki, że po prostu psychopata, socjopata, narcyz się nie zmienia, że zmienić się może osoba, która chce nad sobą pracować, która rozumie, że coś w jej życiu, w jej charakterze, w jej postępowaniu, zachowaniu, traktowaniu innych osób było niewłaściwe, może jest niewłaściwe, ale ma taką głęboką gotowość do tego, żeby to zmienić. Ale rozumiem, że cała sprawa nie powstała wtedy, kiedy zaczęła się pandemia i samoizolacja. Że to jest projekt znacznie wcześniejszy. Tak, ja jakieś półtora roku temu napisałam tekst o socjopatach. O tym, tam było takie jedno zdanie, które do dziś mnie prześladuje, że kiedy socjopata mówi kocham cię, to tak naprawdę ma na myśli daj mi 100 zł, a ja ci ich nie oddam. To jest rzeczywiście taki dość precyzyjny opis tego, co psychopata robi z ludźmi, ze swoimi ofiarami. On po prostu je wykorzystuje. Ludzie są po to, żeby czerpać z nich korzyści emocjonalne, finansowe, energetyczne. Ja bardzo w tych opowieściach moich bohaterów bardzo często pojawia się taka postać prześladowcy, który rozkochuje je w sobie, przywiązuje je do siebie po to, żeby budować swoje własne ego, żeby się czuć lepiej, bo oto kolejna osoba mnie kocha, uwielbia, zrobi dla mnie wszystko. Ja ją mogę poniżać, upokarzać, wykorzystywać, a ona i tak będzie mnie kochała. To znaczy, że jestem wspaniały, wielki i, no i rosnę w siłę. To jest bardzo często powtarzający się schemat. Mnie jako też człowieka, który zajmuje się kulturą dziennikarstwa, mam seminarium na dziennikarstwie między innymi. Bardzo interesuje taki związek pomiędzy badaczami społeczeństwa i dziennikarzami. Jedno ich łączy, mianowicie posługują się wywiadami w taki sposób w badaniach jakościowych, że praktycznie rzecz biorąc każdy wywiad to jest osobny taki projekt, konstrukcja w procesie. Czy pani by mogła coś więcej na ten temat powiedzieć, na temat metody, której pani używa? No i ja mam taką bardzo pracochłonną metodę rozmawiania z moimi bohaterami, ponieważ długo z nimi siedzę, zadaję wiele pytań, pozwalam opowiedzieć historię, pozwalam, żeby ona była chaotyczna. Przy tej książce to bardzo, bardzo odczuwałam, ponieważ wszyscy moi bohaterowie, mimo że wszyscy oni już jakoś się uporali z tymi historiami przemocowymi, które się wydarzyły w ich życiu, spotykali się ze mną w stanie takiego
dużego pobudzenia nerwowego, takiego przeżywania, takiego odtwarzania tej traumy. I ja na szczęście mam wtedy taki komfort, że to nie jest rozmowa nagrywana do radia czy do telewizji, która musi mieć jakąś tam konstrukcję. Ja mogę po prostu z nimi siedzieć i rozmawiać, i wypytywać o szczegóły, pozwolić, żeby ta narracja sobie płynęła. Tylko kiedy mój rozmówca traci wątek, czy gdzieś się zagalopowuje, ja zadaję jakieś pytania dodatkowe, ale tak naprawdę to ja jestem tam i przeżywam razem z bohaterem tę historię, dlatego że akurat w przypadku tej konkretnej książki ludzie po latach nadal cierpią, ludzie po latach nadal oczekują współczucia, zrozumienia, tego, żeby właściwie nawet z nimi zapłakać nad tym, co im się wydarzyło, żeby powiedzieć, jestem tutaj. Ja bardzo często słyszę, niech pani opowie tę historię, może komuś pomoże. I ja tak trochę traktuję swoją rolę jako dziennikarki, właśnie jako osoby, która wysłuchuje czegoś, co jest ważne dla kogoś i opowiada to dalej. Wszystkie rozmowy zawsze nagrywam, żeby były bardzo precyzyjne, żeby nie polegać na swojej pamięci. Bardzo mi też zależy na tym, żeby historie były opowiedziane językiem bohatera. To znaczy nie tak, że ja zapisuję i przetwarzam i moim językiem, moim słownictwem, moją frazą się posługuję. Nie, moi bohaterowie mają prawo do własnego języka, do swojej frazy. Bo wydaje mi się, że to bardzo opisuje człowieka, jakim językiem mówi, jakich zwrotów używa i jakie powtórzenia ma najczęściej. To też bardzo, bardzo dużo mówi o ludziach. I mam też taką żelazną zasadę, że nawet jeśli publikuję później tę opowieść anonimowo, bo bardzo wiele osób nie chce ujawniać swojego nazwiska, prosi o to, żeby zmienić miejsce zamieszkania, żeby podać inny wiek, czasami nawet proszą o zmianę płci, ja to respektuję, bo liczy się dla mnie historia, to nawet w takim wypadku zawsze wysyłam do autoryzacji, dlatego że potem się często tak okazuje, że ktoś powiedział za dużo, a ktoś uznał, że to wiek jego samego w jakimś takim niezrozumiałym świetle stawia, więc chciałby doprecyzować. I dzięki temu ja dostaję historię, która mam nadzieję jest opowieścią mojego bohatera. Ja bardzo rzadko opisuję bohaterów, bo wydaje mi się, że nie jest ważne, czy ktoś ma niebieskie oczy i długie włosy, czy jest smukły, czy nie. Jeśli sam mi tego nie opowiada, jeśli to nie jest ważne dla tej opowieści, to dla mnie też nie ma znaczenia. Tak naprawdę liczy się to, co ktoś ma w emocjach, w umyśle, w sercu i czego tak naprawdę potrzebuje, co on mi opowiedział tą swoją historią. Pozdrawiam w takim razie wszystkich moich studentów dziennikarstwa, którzy mogą dzięki temu, a również także kulturoznawstwa, bo na kulturoznawstwie właśnie o metodach jakościowych mówiłem w tym kontekście, proszę bardzo, dowód na to, że podczas wywiadu są ważne imponderabilia typu język, powtórzenia w języku, emocje. I wszystko to, co można by nazwać taką sferą duchowości. Pani redaktor, bardzo serdecznie dziękuję za wywiad. Ja też bardzo dziękuję. Pozdrawiam studentów dziennikarstwa i mam jedną radę dla was. Zawsze bądźcie bardzo uważni, jak się z kimś spotykacie. Nawet jak macie ankietę przygotowaną punkt po punkcie, słuchajcie, bo to jest strasznie ważne dla człowieka, z którym rozmawiacie, żeby był wysłuchany i żeby miał poczucie, że go rozumiecie, szanujecie i dajecie mu głos. Bardzo dziękuję za to przesłanie jeszcze. Mam nadzieję też, że nasza rekomendacja trafi też do innych studentów i pracowników. Jeszcze raz wielkie dzięki, dobrego dnia w takim razie i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję za rozmowę.